Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie serdecznie z gorącej Hiszpanii. Nadal jesteśmy w Andaluzji i przez ostatnie kilka dni jedziemy Ruta de la Pueblos Blancos, czyli szlakiem białych miasteczek. A skąd ta nazwa? No jak nie trudno się domyśleć, no nazwa wzięła się z białych elewacji budynków, które głównie mają za zadanie chronić te budynki przed słońcem. Wiadomo, biały kolor odbija promienie słoneczne. No i po prostu one się tak malowniczo tutaj komponują z tym krajobrazem. Zazwyczaj są to miasta położone na zboczach gór i wyglądają z daleka jak takie gniazdka małe, jakieś ptaszków po prostu. Ja to tak sobie to wyobrażam. No jest tutaj całe mnóstwo tych białych miasteczek, ale taki główny szlak przebiega przez 19, które znajdują się w paśmie górskim Sierra de Grazalema w prowincji Cadix i Malaga. Jest tu po prostu przepięknie. No ale już zapewne doskonale wiecie, jak wygląda nasz sposób podróżowania. Nie jest on za bardzo szybki i z tych 19 miasteczek udało nam się odwiedzić tylko kilka. Jako pierwsze odwiedziliśmy wyjątkowe Setinil de las Bodegas, gdzie domy powstały w jaskiniach. Ludzie osiedlili się tu ze względów praktycznych. Zamiast budować całe domy, wystarczyło zbudować fasadę. Do tego w jaskiniach przez cały rok jest stała temperatura około 20 stopni. Dosłownie pod skałą żyje tu około 3000 mieszkańców. Uważa się, że ludzie żyli tu od czasów prehistorycznych. Następną noc spędziliśmy w lesie niedaleko rondy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale po śniadaniu bardzo wąską i trudno dostępną drogą ruszyliśmy w stronę miasta. Suma summarum chyba się opłacało, bo wylądowaliśmy w wąwozie El Tajo, nad którym zawieszony jest najsłynniejszy most w rondzie, Puente Nuevo. Wąwóz dzieli rondę na dwie części, arabską Ciudad i chrześcijańską Mercadillo. Jest to jedno z najstarszych miast w Hiszpanii, założone przez Celtów 2600 lat temu. Po cudownym czasie spędzonym w rondzie pojechaliśmy do miasteczka Zahara de la Sierra. Miasteczko wznosi się na szczycie wzgórza i otoczone jest turkusowymi wodami jeziora Zahara El Gastor, co tworzy niezwykły widok. Zahara leży w samym sercu Parku Narodowego Sierra de Grazalema. To typowe białe miasteczko z malowniczymi uliczkami, barami, tawerenkami. Jest też kościół i zabytkowy zamek. Z Zahary wzdłuż jeziora ruszyliśmy najpiękniejszą trasą, jaką kiedykolwiek udało nam się jechać. Droga biegnie przez Park Narodowy Grazalema. Się w głowie kołuje, naprawdę. Widoki zapierają dech w piersiach, a olbrzymia ekspozycja potęguje wysokość. Udało nam się wjechać na 1357 metrów, po czym drogą w dół zjechaliśmy do stolicy Parku Narodowego o tej samej nazwie. Białe miasteczko Grazalema. W Parku Narodowym Grazalema znajduje się mnóstwo tras hikingowych. Należy jednak pamiętać, że aby z nich korzystać, trzeba ubiegać się o pozwolenie w okolicznym miasteczku Boske, drugą mailową lub przez telefon. Nam niestety nie udało się podziwiać pięknych krajobrazów z okolicznych gór. Z Grazalema malowniczą drogą ruszyliśmy w kolejne miejsce. Wszystko wygląda pięknie i malownicze i właśnie dojechaliśmy do kolejnego cudownego miasteczka, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że położone są w górach
I są tu takie krzywizny, takie przechyły, że sami zobaczcie. Stoimy na parkingu. No i tak jak mówiliśmy, że jest czerwony alert pożarowy, czyli duże zagrożenie pożarem. Właśnie lata tutaj tyle helikopterów, więc no. Obawiamy się, czy się tam coś nie pali, bo troszeczkę czuć właśnie jakiś dym. No mamy nadzieję, że nie. No lata tam, nie wiem, ze 4 helikoptery widziałem z takimi zbiornikami na dole podwieszanymi. No miejmy nadzieję, że jest wszystko okej. Okay. Jesteśmy około pół godziny drogi od Rondy na południe. No i ciągną się tu lasy i takie naprawdę... Bardzo sucho bardzo jest. Bardzo tak sucho, że... Trawy są już tak wyschnięte. Zresztą tutaj jest już wszędzie po żniwach. Zboża są skoszone, wszystko jest już dojrzałe. Tak jak w Polsce, nie wiem, pod koniec sierpnia. No, szlak Białych Miasteczek jest przepiękny, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zboczyli z tego szlaku. Stało się to za namową Hiszpanów, których spotkaliśmy po drodze. Bardzo polecali nam to miejsce. No i tak dotarliśmy tutaj, do Huskar. I nie jest to białe miasteczko, jest to Pueblo Azul. Do roku 2011 było ono jeszcze całkiem bielutkie, dopóki nie rozlało się na nie 4000 litrów niebieskiej farby. A stało się to za sprawą producenta Sony Pictures i filmu Smurfy. Producent wymyślił sobie reklamę tego filmu. No i żeby wybudować taką wioskę Smurfów, potrzeba było dużo funduszy, więc wpadli na pomysł, żeby wybrać jakąś wioskę tutaj i pomalować ją na niebiesko. Więc dogadali się tutaj z lokalnymi władzami. No i wylało się tutaj 4000 litrów niebieskiej farby. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów świat, dziś zapraszam was. Pomalowane są nie tylko domy na niebiesko, ale także 16-wieczny kościół. Cmentarz też jest pomalowany na niebiesko. Przychodnia medyczna. Szkoła. No i jak na prawdziwą wioskę Smurfów przystało, zarządcą tego wszystkiego jest Papa Smurf. Esta Cerrado? Cerrado. No właśnie, słyszeliśmy, że można tutaj zjeść niebieskie tapas. Nawet tam babcie na dole nas namawiały, żeby przyjść coś tutaj zjeść, ale niestety wszystko jest zamknięte. Dopiero malują, odnawiają, odświeżają błękit po zimie. Także chyba smurfowych tapasów nie zjemy. Jak ja nie cierpię niebieskich miasteczek. Cudownie pachną. Kto wie, jak się te kwiatki nazywają? Dajcie znać. Cudo. Todo Cerrado. Nunca para beber, nunca para comer. Ahí, ahí en esta casita no mi miró la tienda para beber. No, Cerrado. Cerrado. ¿Está de ahí? La tienda Cerrado, el bar Cerrado, todos. Todos. Y arriba. Arriba. Una escalerita así. Sí. Sí, ¿había sí. Esto también? Todo cerrado. Así. Puerta cerrado. La puerta está cerrado. Gracias. Gracias. Hasta luego. No i tu są właśnie drzwi do tego kościoła, który też jest niebieski, ale zakrywa tutaj cały ten kościół namiot. Chyba pozostałość po jakiejś wieście. Widać, że tam jest też jakiś bar. No ale wszystko jest tutaj zamknięte, no niestety. Pueblo Pitufo, bo tak się nazywa wioska Smurfów po hiszpańsku, jest taka troszeczkę wymarła dzisiaj. Chyba się szykują dopiero do sezonu, bo wszystko malują, sprzątają, odnawiają. No my już powolutku kierujemy się w stronę vana.
Tak, już nam zaschło w ustach po prostu, jesteśmy głodni. Myśleliśmy, że coś tu zjemy, czegoś się napijemy. Tak, a tu nic tutaj nie ma. Wszystko pozamykane. Więc no, idziemy teraz do Wana coś zjeść i pewnie będziemy lecieć dalej. Ogólnie miasteczko bardzo fajne. Tak. Warto przyjechać tu, szczególnie jak ktoś ma dzieci. No. Bo my jesteśmy takimi dużymi dziećmi. Takie dwa pitufo. Pitufo. Monika to dzisiaj niezła smurfetka na niebiesko ubrana. Tak, ja pod kolor do miasteczka. Tylko takiej białej czapeczki nie masz. Ale smurfetka miała białą sukienkę, nie wiem czy widziałeś. Ale ty jesteś. A, bo ona była blondynka, no to... No, no dobra, dobra. Wszystko jasne. Ogólnie miasteczko jest bardzo fajne. No jakiś taki inny klimat, już oczy nas bolało od tego od tej bieli, a... Tak, i rażą w oczy takie... te białe domki, a to niebieskie jest takie uspokajające. Tak. Ale takie zimne, czuję się tu chłodniej. Serio? No. Żartuję. Nie, ja nie bardzo. No słuchajcie, naprawdę się pali. Jest ogromny pożar tam za tą górą. Pali się las, pali się miasteczko. Jedno miasteczko już zostało ewakuowane, zabrali ludzi. Rozmawialiśmy tutaj teraz z takimi chłopakami, którzy mają znajomych właśnie z tamtego miasteczka i po prostu wygląda to strasznie. Dawaliśmy zdjęcie, przysyłali im. Mówili, że w tamtym roku właśnie całe to też był pożar i właśnie tam, gdzie widać te takie brązowe drzewka, to są właśnie, które spaliły się w tamtym roku. Także... No były tu samoloty, latają cały czas helikoptery. Najgorsze jest to, że właśnie my mieliśmy jechać w tamtą stronę i teraz nie wiemy, czy w ogóle będziemy mogli przejechać. A tutaj w drugą stronę, no to jest po prostu strasznie długa droga. Jeszcze się kogoś popytamy, czy tam droga jest otwarta, czy zamknięta. No, będziemy musieli jeszcze jakieś wiadomości sprawdzić. Ale nie wygląda to dobrze. Na szczęście wiatr wieje w tamtą stronę, więc... tak jakby po prostu odpędza ten pożar od miasteczka, które jest właśnie za tą górą. Declarado en el término municipal de Pujerra. El fuego se ha iniciado en torno a las 3:20 de la tarde. La zona está poblada con una densa arboleda de castaños y hasta allí se han trasladado 11 medios aéreos y un total de 122 aviones de carga en tierra y un avión de combate. No, nie wygląda to dobrze, nie wiem, no nic nie mogę znaleźć, czy tam jest przejezdne, czy nie. No z tej strony jest droga, ale my musimy jechać za tą górę, więc no... Zostajemy. Chyba raczej zostaniemy tutaj, no bo... Zostajemy, Monika. Hmm. No i nasz van jest na górze, my tutaj troszeczkę tak jakby półkę niżej znaleźliśmy parking. Tak, jest tam, gdzie można stanąć, zostać na noc. No mamy nadzieję, że nie przeniesie to się to na tą stronę wzgórza. No ale wydaje mi się, że będą tutaj informować ludność, tak jak z tamtego miasta ewakuowali ludzi do Rondy. 300 osób, bo to takie, osób, tak. Taka nieduża wioska. Tak samo myślę, że jeżeli coś by przeszło tutaj, no to będą informować, więc... Nie, no na pewno, właśnie dlatego wolę zostać tutaj, w tym miasteczku i w razie co to będziemy wszystko wiedzieli na bieżąco. No. Dlatego no nigdzie nie rozpalaliśmy też ogniska, bo no przeczytaliśmy, że właśnie do końca marca jeszcze można, a później jest po prostu za sucho, żeby cokolwiek tutaj rozpalać, bo stwarza to niebezpieczeństwo właśnie. To idziemy po wana i zjedziemy tu na dół. Dokładnie. Dzień dobry, w kolejnym dniu, słuchajcie. Zostaliśmy, jak już wiecie, tutaj na noc. No i wczoraj wieczorem sytuacja z tym pożarem już wyglądała w miarę okej. Już nie było takich kłębów, chmur i w ogóle na dzisiaj widać, że wszystko zaczęło się znowu na nowo. Słychać samoloty, helikoptery. No i co, robię tutaj śniadanie i będziemy stąd jechali. Spotkaliśmy teraz, podjechała para z Niemiec. Powiedzieli nam, że jechali z tamtej strony i że droga jest otwarta na razie. Czytali też w wiadomościach, że już w tym momencie chyba 15 helikopterów jest w akcji. Ponad 500 strażaków. No niedobrze. Przykro patrzeć na takie rzeczy. Właśnie zjedliśmy śniadanie i jesteśmy w szoku trochę, no bo wyszliśmy i normalnie jest już wszędzie dym. Wszędzie dym, uciekamy stąd. Wszędzie tutaj już przyszedł dym, po prostu wiatr zaczął wiać z tej strony. Teraz nagle ucichł i wszystko po prostu utonęło tutaj w dymie. Lecimy właśnie w tamtą stronę. Mam nadzieję, że przejedziemy i no nie spodziewałem się czegoś takiego, że to tak szybko nastąpi. Daje do myślenia. Już kolejna taka sytuacja po prostu i cały czas coś się nowego uczymy. A
Właśnie włączyłem mapę i okazało się, że nasza droga może być dotknięta pożarem. Tu jest taki znaczek, ale dobra, zobaczymy. Na razie nie widać, żeby tam były jakieś, żeby była droga zamknięta, także jedziemy. Wczoraj tędy jechaliśmy i były piękne widoki. Wszystko było widać, dzisiaj wszystko tonie w dymie. Jest środek dnia, a jest normalnie jak wieczór. Ale ja nie mogę w to uwierzyć, jak to szybko przyszło po prostu. Monika znalazła w wiadomościach, że w tym momencie pożar przesuwa się z prędkością 30 metrów na minutę. Trzech strażaków już jest w szpitalu. Jeden z nich ma 25% poparzeń ciała. Także no tam się dzieje naprawdę. W szoku jestem w szoku. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem tak bliska. Ty, Monia? Nie. Szukając różnych wiadomości na temat tego pożaru, którędy możemy bezpiecznie przejechać, natrafiliśmy na bardzo ciekawą informację. Otóż zwróciliśmy uwagę na ogrodzenia, które się ciągną tutaj przez kilkadziesiąt kilometrów i co chwilę jest znak, że jest to teren prywatny. No i co się okazało? Okazało się, że właścicielem tego terenu był Muammar Gaddafi. W tym momencie jest to bank libijski. W cudzysłowie oczywiście. Jest to 6,5 tysiąca hektarów plus willa gdzieś tutaj w tych lasach. Blisko tego miasteczka Husar, co w nim byliśmy. Dodatkowo bank libijski ma w sumie około 17,5 tysiąca hektarów ziemi tutaj wykupionych przez Muammara Gaddafiego. Liczne nieruchomości w Granadzie, w Sewilli, w Marbei. No ja jestem w szoku, nie wiedziałem o tym. Coś takiego, no. No i udało nam się dojechać w bezpieczne miejsce. Jesteśmy już na wybrzeżu, niedaleko miasteczka Estepona. Pokażę wam dokładnie, gdzie to jest. Tutaj był pożar, tu jest Marbella, tu jest Estepona, a my jesteśmy tutaj. Około 20 km. Także mamy tutaj taką plażę i na razie tutaj zostaniemy. No i zabieramy się za gotowanie, robimy sobie dzisiaj kurczaka, podsmażymy go szczoskiem z przyprawami i zrobimy sobie sałatkę. Słuchajcie, jak jest tak gorąco, to naprawdę się aż nie chce gotować, lepiej sobie takie szybkie dania robić gdzieś sałatką, lekkie, żeby to wszystko się szybko trawiło, żeby nie być takim ciężkim, bo jest naprawdę ciężko później. No i dzień pełen wrażeń, ale już jesteśmy nad morzem, za którym się bardzo w sumie stęskniliśmy. Tak. Jest tutaj w końcu troszeczkę chłodniej. Jest trochę inne powietrze, w końcu jest czym oddychać, bo w lądzie jest naprawdę gorąco i sucho. Gorąco i sucho. Idziemy sobie teraz na plażę, no i następne dni raczej pozostaniemy tutaj już na wybrzeżu. Będziemy sobie jechać już w stronę północy wybrzeżem. Dziękujemy wam za... W stronę południa. No na dół jeszcze będziemy jechali. A teraz jeszcze tak, ale później tak, już... Kadyks, okolice, a później ruszymy na północ. Dziękujemy wam za komentarze pod ostatnim filmem. Osoby, które dostaną kartki, będą na końcu w napisach, także prosimy o kontakt na maila albo na social mediach, na Facebooku, Instagramie. Na Messengerze, gdzie tam kto jak lubi. Tak, no a my was zapraszamy za tydzień na nowy film. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji. Dajcie jakiegoś lajka, zostawcie komentarz, pomaga nam to z algorytmami YouTube'a, żeby filmek poszedł do góry. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej! Hej!